niedzielny program zaprasza właściciel burgerowni Red Habanero z Rudy Śląskiej. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludzkowie, witam się z Rudy Śląskiej Halęby. Przyjechał, że do takiego ciekawego miejsca, o takiej też nazwie, Red Habanero. Co to oznacza? Jeszcze nie wiem, na pewno się dowiem, bo jo jest docierny. Słyszał, że dobrze dowają tu jeść, po śląsku godając, że dobrze futrują ludzi. Czy tak jest? Dowiecie się, jak będziecie z nami. Pójdźcie. Kochani ludkowie, jesteśmy w pięknych wnętrzach Red Habanero, przytulnych, a ze mną są szef kuchni Łukasz Mojczak. Witam cię serdecznie. Witam. Łukaszu, będziemy z tego dać na ty. Będziemy. Jak to przy robocie, ja, nie? A jak? Dwóch anysów. Słuchaj, waszą domeną są steki i burgery. Steki i burgery. A czy hanesy z Rudy Śląskiej i nie, no, lubią steki? Lubią steki. Lubią, nie? Lubią. Lubią. Lubią, lubią. Kawał dobrego mięsa zamiast rolady. Zamiast rolady, słuchajcie, rolada też jest wołowo. Ślązoki od zawsze lubiły owięzi mięso, czyli wołowe, a my dzisiaj zrobimy steka. To będzie takie małżeństwo, mogę powiedzieć, włosko-amerykańskie, bo moja propozycja jest taka. Zrobimy steka, ale żeby było troszkę inaczej. Dzisiaj nie z frytkami, a będzie sałatka z nudli. Może być? Jasne. Ale nie takiej nudli do zupy, wiesz, do nudel zupy. Nie, nie, nie. Taki... Słuchaj, mam tu takie fajne nudle, wiesz, wyglądają takie jak kółka z autka, nie? Ja. Chciałoby zrobić takie autko. A te nudle, kochani ludkowie, są z produktów naturalnych, ańcmik się ważą. No i przede wszystkim z mąki durum, co jest teraz bardzo, bardzo dobre. To co, zaczniemy sobie może od steków, nie? Zaczniemy od steków. Piękno polędwica. Czy jakiegoś dostawcy ekstra? Znaczy, bazujemy na polskiej wołowinie, ale na mięsnej rasie klu w Limousin. Tu widać od razu mięciutko. Tak, by był idealny, ale stek też. Ja je tak troszeczkę rozklepia, tak na 1,5 cm, żeby one nam się troszeczkę. No i bardzo ważna rzecz, kochani ludkowie, rozklepujemy palcami, nie wolno. Może tuczkiem, nie? No nie, i solić. To nie schabowy, nie? I solić, nie? Tak, nie przyprawiamy. Najlepiej polędwica, czy ewentualnie tam inne steki, rozbyw antrykot wyciągnąć tak 2 godziny przed wrzuceniem na grilla, żeby ona temperatury pokojowej dostała. Dokładnie. Wtedy i trochę nam się szybciej robi i to mięso jest bardziej kruche. I na grubość około 1,5 cm? Około 1,5 cm, tak. Będziemy to smażyć tak plus minus 15-16 minut. I grillujecie na... Grillujemy na grillu z kamieniem lawowym. A, to jest inny smak. Inny smak, jeżeli te wszystkie soczki, co se tam potem kapią z tego mięska na ten kamień lawowy, wytwarza to też dym, który aromatyzuje to mięso odpowiednio. No i zasada numer jeden dobrego steka, steki się robi na suchej patelni, wy robicie się robi na, na grillu lawowym, suchym, lawowym. A dopiero potem przyprawimy solą. A potem dopiero masełko czosnkowe, na to sól, pieprz i... To co? I wszystko. Idziesz robić te steki? Idę robić steki. A jo, kochani, pytam się zrobienia sałatki. Zrobię niespodzianka naszemu Łukaszowi. Ciekawe, czy mu będzie smakowała moja propozycja. Łukasz tam wachuje steków, a jo teraz wartko zrobię sałatkę makaronową. Do tego użyję nudli, które się nazywają ruote. Naprawdę fajnie wyglądają. Przede wszystkim mąka durum, taki produkt naturalny. No i co jest ważne, one nie są suszone, bez to, że praktycznie ańcmik, słuchajcie, się ich waży. Wrawo woda osolono, tak no począsna, przykrywą, jak się zrobi piana, wyłącza one se, no tak jeszcze może minutka, jak się ta piana stworzy, żeby doszły. W międzyczasie by da kroćce już produkty. Seler naciowy, idzie wiosna, dobrze drenuje i dowód też takiego orzeźwienia. Tak, kochani, do tego będą suszone tomaty, które mają skoncentrowany potas, a przy okazji chcę powiedzieć, że te nudle, które użył, były barwione naturalnym barwnikiem właśnie pomidorów, stąd też samo zdrowie. Ach, uwielbiam seler naciowy, słuchajcie, on dowód takiego powiewu świeżości. Myślę, że cały to by było za dużo. To se zostawimy.
teraz te suszone nasze pomidorki. Tak lekko ich przesiekamy. Czyli to będzie takie małżeństwo włosko-amerykańskie. Zresztą steki są na całym świecie. O, słysza skwierczenie. Natomiast chcę powiedzieć, że... O, już jest piana. Że to małżeństwo będzie niezwykle smaczne dzisiaj. No i nudle wyłączamy, hartujemy zimną wodą, żeby nie były takie, wiecie, rozmymłane, żeby tego takiego szlamu nie było. Suszone tomaty też już idą do sałatki. Wykorzystam też oliwa, w której się te tomaty moczyły. Czosnek. Nie będziemy żałować. I bardzo ważną rzecz, już będę wyciągać te nasze nudle, żeby one w tej wodzie się tak zafeznie rozmiękczyły. Teraz przyjdzie czosnek i trochę pikanteli. Dobra, lekko przefrlomy. Teraz czosnek, czyli ząbki myśla spokojnie syknie. Przesiekamy go i ląduje w sałatce. Powiedział, że będzie pikanteria, stąd też. Młotkowane korzeni z kolendrą. Troszkę papryki chili. Korzeni ziarniste. Tak. No i oczywiście sol. Dzisiaj idą himalajsko. To już mamy tu taki prawdziwy międzynarodowy miszmasz. I dużo natki pietruszki. Źródło witaminy C. O takiej porze, jako teraz mamy, czyli no, ani to zima, ani wiosna, czyli przedwiośnie. Jakby ktoś nie chciał dać pietruszki i dać troszeczkę innego smaku, to proponuję świeżo kolendra. Jak ją oczywiście dostaniecie. Oliwa. I włączymy wszystko. Także sałatka. Zrobiono einsmig. Teraz to no tak wychupsać. No i do takiego szlachetnego mięsa, jakim jest polędwica wołowo, idealnie będzie pasowało. Konkretny kąsek mięsa i lekko sałatka. Lekko pikantno. O to chyba chodzi, żeby było smacznie. I tak też jest. No widzę, że jest taki masz gotowy. Mam gotowe. Na jaki stopień żeś ich zrobił? Zrobił na stopień medium. Może pokorza, jak najłatwiej sprawdzić wysmażenie steka. Końcówki palców wstekamy i tutaj na poduszce. Tu mamy krwisty, tu mamy medium, tu mamy średnio krwisty, tu mamy medium i tu mamy well done. Well done mnie nie smakuje. To do steka odpada. Ważne też, żeby po grillowaniu polędwica odpoczęła nam z 2-3 minutki. Ona wtedy puszcza soki, jak tutaj widać. I te soki wracają do mięsa, tak. Nie? Tak. To nakładamy, co? Nakładamy. Tutaj sól himalajsko. Czyli dowoż te miejsce, żeby se każdy umiał... Ja, żeby se każdy są posolił, a z młynkiem, z pieprzem zawsze ktoś podchodzi do stolika i na życzenie gościa mieli ten pieprz. Coś mi się tu wkradło. A nie szkodzi. Chyba, o, sałatka się i tak rozjechała. Tutaj idziemy. To nie jest taka sałatka, słuchajcie, kiedy się trzymie, ale to nie o to chodzi. Ona ma być super smaczna i tak o też jest. A o tym zapewnił was jo. Remigiusz już rączka. Tu do steka proponujemy masełko czosnkowe. Fajnie posmarujemy. Dobra polędwica, to nic tam więcej nie potrzeba. Sama się broni, nie? Oczywiście. Sól himalajską proponujemy, a pieprz świeżo z młynka mielimy. No i moja sałatka z nudli o smaku pomidorowym z takimi fajnymi dodatkami. Ja myślę, że to będzie po prostu smakowało rewelacyjnie. Ja też tak myślę. Proszę bardzo, kosztuj, dzięki. Próbuj mojej sałatki, a ja na pewno spróbuję z chęcią twojego steka. Kaściuszek miał nóż, ja mam. Troszkę soli. Sałatka bardzo fajna. I to jest właśnie medium, czyli w środku jest różowy paseczek, nie siczy krew, jest sam smak. Jodzio. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjem.
Łukaszu, Red Habanero słynie z burgerów. Oczywiście. Bez dwóch zdań. Każdy na Halimbie wie, że... Każdy w Rudzie wie, że... Każdy w Rudzie. O, bardzo dobrze. Chociaż mamy też klientów w Rybnika, w Katowic przyjeżdżają. A po dzisiejszym programie z całego Śląska ludzie będą wiedzieć, że jak hamburger, to no, tu w Red Habanero. Powiedz mi, zrobimy cheeseburgera. Widzę, że tu jest fajny sery cheddar. Jest też mięso wołowe. Wołowe. Omlety. Pomielone. Polecam, jeżeli Państwo chcą zrobić burgera, kupować mięso i na miejscu, żeby w omielili. Najlepiej łopatka, karczek. Można też udziec. I wtedy jest. I wtedy jest. I wtedy wiemy, co mamy zmielone, nie? Do mięsa sól, pieprz, można troszeczkę ziaren kolendry zmielić, ale wedle uznania. Nie? Czyli będzie tu czerwona cebula, będzie ogórka kiszono, lodowo, rukola. Czyli tak na bogato? Na bogato. A te ziemniaki? A ziemniaki to mamy do frytek, oczywiście domowych, homemade. Czyli będziemy, okej. Okay. Dobra, no to co, ja może zacznę kręcić majonez, bo Łukasz mi powiedział tak, słuchaj, u nas to musi być swojski majonez, stąd też mam tu ciutek octu, nie za dużo. To ja będę robić ten majonez, a ty najwyżej możesz te burgery formować, nie? Trzy żółtka, kochani. I to będzie misterna robota, trzeba będzie to kręcić, to nie jest tak hop siup, skożna krowa będzie ciela, nie? Tak. Jakie masz proporcje? Znaczy, żółtka wyla tego zemstu do włosz... Łyżka półtora musztardy i pół litra oleju. Dietetycznie, kochani. Ale potem damy troszeczkę jogurtu, żeby było bardziej fit. Bardziej fit. Potem to już ani ten jogurt nie pomoże, powiem wam szczerze, no ale niech będzie. Zemst musi być oczywiście do majonezu. I powiedz mi, wy te burgery też na grillu lawowym robicie? Na grillu lawowym, oczywiście. Malutku sobie da wlewać. Tak na około centymetr. Splaszczymy. I nie są smarowane żadnym olejem? Żadnym olejem nie są smarowane. Ale trzeba pamiętać, żeby ta zawartość tłuszczu w tym mięsie była około 10%. Bo jak kupujemy na przykład mięso, jest ciut chude, można do mięsa ciut oliwy z oliwek dolać. Mhm. Ja mam cały olej podróżny, może trochę jogurtu teraz, nie? Ja może dodam tego jogurtu. Kiedy do taki fajny kwas i taką łagodność, nie? Ja. Może trzy łyżki wystarczy w zupełności. I możesz mi to jeszcze przyprawić, czyli korzeni, sól. Mamy pieprzu. To jest taka baza, nie? A potem zawsze sobie można do tego dodać czosnku, czy pietruszki, kto jak tam lubi, nie? Gorczycy. Też. Oczywiście pomletej. Chyba, że ktoś chce... O. Tu akurat kolendra mamy. No i co, kochani, majonez mam gotowy. Majonez gotowy. Jak marzeń wygląda? Mięso też wyklepane. Można grillować. Dobre. To co? Idziesz na grilla, a potem składamy. A potem będziemy składać fantastycznego cheeseburgera z fryteczkami, które będą robione bez nas. O, widzę, burgery że, już mamy gotowe. Bułeczki widzę, też, jak troszeczkę. Ja też, jak ją przygrillował, żeby fajno chrupiąco była. To co, może ja ciepnę już frytki, co? Ja, niech się frytki już smażą i. Ale powiedz mi, ten taki zażeć oczywiście w ciepło, że ona się tak lekko zgrillowała. Przy odwróceniu, żeby ona nam się fajnie rozpuściła, żeby nie była ten sucho. No to co, możesz pomalutku no ja składać, składać, bo te frytki to będzie einsmig, nie? Zaczynamy od majonezu. No właśnie widzę, że tak jest bardzo dietetycznie. Fit, nie? Musi być. Kochani, nie dejmy się zwariować. Jak policzyć ta uciecha, to oczywiście straty nie ma. Jest smacznie, dobrze, prawdziwa wołowina. Co najważniejsze, że ja wiem, że jest ten tłuszcz, ale majonez był jak pomboczek przy kozłach zrobiony, burgery były zrobione z samego mięsa, bez jakichś dziwnych wypełniaczy i to jest chyba najważniejsze. Troszeczkę rukoli, taki fajny orzechowy posmak nam do... A już smażę nasze pomidorki, frytyczki. Cebula. Powiem ci, że hamburgery bardzo lubię. Proszę bardzo, tutaj damy pikle na górę. Frytki jeszcze moment. I ketchup. I ketchup, ja? Ja, i nożek łyżki zapomniał. No to ja ci tu mam takie szpadełki, proszę, no, możesz tym liznąć. To liznemy może bułkę.
No i najważniejsze to są te patyczki, żeby to się nie rozjechało. Żeby to się nie rozjechało. Te epne wykałaczki. Jak frytki są złociste i są przy wierchu, to jest oznaka tego, że są po prostu gotowe. Lekko ich osączymy. No i chcę też powiedzieć, że takie rzeczy są nie jedno do bardzo młodych ludzi, ale też do trochę starszych, takich jak jo. I może trochę jeszcze starszych. I też jest smacznie. Solisz? Jasne. Miszczu. Trochę wychupsać. I co? Tak i koło? Tak podumy. Ja tak w koło myślę, nie? O, ja będę kręcić talerzem. Okej. Okay. Mamy gotowe. Teraz najfajniejsza część programu. Degustacja, kochani. Życzymy Wam smacznego, a jak macie teraz języki jak bindry i macie smak na tego pysznego cheeseburgera, musicie przyjechać do Rudy Śląskiej, do Red Habanero. Smacznego. Smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Burgery były wyśmienite. Polędwica, właśnie stek z polędwicy jeszcze lepszy, a teraz czas na propozycję Remigiusza Rączki, jako żeby nie było, że na gotowca przyjechał, nie? Oczywiście. Będzie zapiekanka makaronowo z bardzo ciekawego makaronu, jaki jest strozza pretti, co oznacza w dosłownym tłumaczeniu broda księdza. Nie wiem czemu, no ale może we Włochach mają takie piski, nie? To może z kulitego. Woda mi tu pytluje, osolono. Okej. Okay. Teraz te nudle wciepnemy i ta zapiekanka będzie taką wiosenno. Zielono, ponieważ będzie warstwa szpinakowo, będzie warstwa cukiniowo. Nie. Ja mam prośbę, a cukinia jest fajnie umyto, może tu tarło, na grubym łoczku, ja? Jakbyś okay, zeczuł te dwie cukinie. A jo, waża nudle, bardzo ważna rzecz, to są nudle niesuszone, więc eins mig. Woda w re, wciepujemy, dwie minutki, wyłączamy. Z tego względu, że będzie jeszcze się to zapiekało przeca w piecu. Cukinia oczywiście będziemy przyprawiać lekko pikantnie, żeby to tak nie straciło. A do szpinaku dom gorgonzola, czosnek, śmietonka. Wiadomo, zapiekanka się musi dobrze trzymać. Nudle w rum wyłączą, zimno woda hartujemy. I bardzo ważna rzecz, absolutnie nie dowejcie żadnego oleju do wody, bo wtedy nudle nie będą chytały tego, co mają chycić, czyli tych fantastycznych warstw sosów. I teraz wyławią. Możesz to poczyte. To możesz teraz to przyprawić. Dać tam gałki, soli i papryki wędzonej. Tu jest papryka wędzona. Nie żałować przypraw. Pamiętajcie, że woda była osolona, ale nudle wciągają. Stąd też te nasze filongi, te farsze, czy te warstwy muszą być lekko bardziej takie konkretne, pikantne i ciut słońsze. Stąd też gorgonzola, kiero jest dość słonym syrem, ale za to bardzo smacznym. Pieprzu, nie? Ja, dej tam, dej. I tam jest taki pieprz młotkowany z kolendrą, też go możesz dać. I teraz, kochani, patelnia, masła tak, konkretno łycha i lekko ją zblanszujemy, odparujemy zbędną wodę z tej cukinie i wtedy będzie super smak i wciepujemy. Gałka muszkatołowo też do taki specyficzny aromat. A to nawet tego puka nie musimy, to się nam jeszcze przyda. Właściwie możesz już to zrobić, bo to będzie wierchnia warstwa. Kubek kwaśnej śmietonki, trzy jajca, czyli no i przy to jajce rozfyrlej, do tego śmietonka i dwie łyżki mąki i to będzie taka szlichta na wierch. No trzeba dobrze ubić, wiesz, żeby... Ale jak kręcisz majonez, to... O, już mam ręka przyzwyczajona z majonezu. Także może nudli tu nie macie, ale... Zawsze, jak Ci się spodobał mój pomysł, możesz to wprowadzić do koneseru. Dobra, to śmietana cało, ja? Cało, ja. I już teraz pierwsza warstwa nudli. Nową na spodek. Tak to trzeba wychopsać. Tak. Cukinia jeszcze troszkę, żeby była bardziej miękko. Ona też jeszcze będzie w piekarniku. To będzie taka bardzo, bardzo wiosenna zapiekanka, bo kolor zielony będzie w niej dominował.
Ok. I cukinia ląduje właśnie tu. Tak. Teraz mąki, ja do tego? Ja. Ile tych łyżek? Dwie? Dwie. To domy ci takie. Ty tak jak ja, słuchaj. Ja. Teraz druga warstwa, czyli szpinak. Konkretno łycha masła. Szpinak musi być rozdrobniony, bo jakby te liście się potem ciągną, nie? Ja. W międzyczasie czosnek sobie już lekko przesieku. I zrobimy taki manewr, tak jak robiła nasze umy. Proszę, sól, wtedy się prędzej rozchodzi smak. Szpinak trzeba dobrze odparować. Tu już dową nudlę. A drobno fest, czy tak może być? Możesz go tak rozeczyć, wiesz? Jakbyście nie mieli pomysłu na nowe danie, a macie spotkanie ze znajomymi. To jak najbardziej się. No, a niekoniecznie chcą mieć burgery czy steki, nie? Jasne. To możecie sobie zrobić taką zapiekankę z makaronu. Zapamiętacie, broda od faroża, nie? Brudka. Dobra, szpinak jest. Teraz śmietonka. Pamiętajcie, że szczawiany, kiedy są w szpinaku, muszą się łączyć z białkiem. Wtedy on nam dowo zdrowie i nie wypukuje wapnia. Może jeszcze troszkę tej śmietanki. No i gorgonzola, nie? Myślę, że teraz styknie. Także dzisiaj ta kuchnia włosko się nam tu Kaś łączy. Przewijo. Także godą, takie trochę małżeństwo amerykańsko-polsko. Włoskie. Włoskie, mieszana rodzina. Gorgonzola się rozpuściła, troszkę jedzie takimi starymi fuseklami, ale to jest nic, za to się wszystko wypiecze i tym się nie starajcie. Kurczę, my to będziemy musieli osztrabować, ty. Tak? Może się klupnąć parę razy tym. Tak? Tak, nie? O, właśnie. Trochę nam to wciągnie. Niech to troszkę wciągnie, bo te nudle wciągną, nie? Na to trzecią warstwę. Generalnie to, co tutaj mamy, to jest dość gęstawe. Polewamy po wierchu. I to nam do tak zwaną fajną szlichta. Myślę, że się uda. Tak, 180 stopni, 15 minut i będziemy mieli piękną zapiekankę. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, my tu z Łukaszem dziergali ta zapiekanka, a za wonią przyszedł sam pan właściciel, pan Jacek Niedołęski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Jacku, ja tu jadąc i dzisiaj przez cały program zastanawiam się, czemu Red Habanero? A to nazwa wzięła się od ostrej papryczki, czerwonej papryczki Red Habanero. To jest jedna z ostrzejszych papryk, jakie istnieją na świecie. My na tej bazie, na bazie tej papryczki robimy ostry sos, który jest naszym firmowym sosem. Ten sos to gwarantuje, że zadowoli... Ale płaczki wylazują? Mamy 5-stopniową skalę ostrości, także każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. I ci, którzy lubią naprawdę bardzo ostre, i ci, którzy lubią mniej. Panie Jacku, to w takim układzie, jak wiemy, że są tu rozmaite dobre sosy, to proszę próbować mojej propozycji. Mamy tu widelce i noże chyba, nie? Jasne, że mamy. No to panowie, proszę, jemy, próbujemy. A wy jakbyście chcieli tego wszystkiego popróbować, no to przyjedźcie do Halemby, do Rudy Śląskich na dobrego steka, na dobrego burgera, a zapiekanka się możecie doma zrobić, a wszystkie przepisy, które my tu rektowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. No i posyłajcie fotki na przykład z hamburgerem, jako wam tu jest, nie? Na naszego Facebooka, trzymajcie się prysk. No to co? Szable w dłoń, panowie, jemy, nie? Próbujcie. Wiosna, szpinak. Wyśmienite. Dobra. Ja tam za nudlami fest nie jest, ale mi to fest smakuje. Mięsa nie ma w środku, ale dobre. Aha, nie? Ja. Smacznego wam życzymy. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka.
na program zaprosił właściciel burgerowni Red Habanero z Rudy Śląskiej.